właśnie warto byłoby wprowadzić przy okazji remontu ulicy Kalinkowej objazdu, chociażby drogą gruntową wzdłuż Wisły od ulicy Portowej do Żwirowni. Ja mówię o drodze gruntowej, bo wiem, to są tereny zależowe, ale no, część mieszkańców może by miała możliwość jednak ominięcia ulicy Kalinkowej, nie blokując ulicy Chełmińskiej. Lepszy deszcz i gdybyśmy mieli problemy na tym miejscu. No, chodzi o wyrównanie terenu, tak? gdzie można było przejechać. Wyrównanie terenu. I gdzie jest super. Bez wspólnego odjazdu w dwóch kierunkach, tak? Bo to się wyreglamentowało, to w jedną stronę można dojechać. To na studium uporządkowania miasta jest przygotowana. To jest dobry pomysł, żeby w ogóle nową drogę kajunkową, tak zwaną naszą Wisłę, puścić dobrym. Mamy już bezpieczny zjazd do wysokości Żyrowni, tak? I rzeczywiście tam na półce przyklejonego, czy to skarku, można by zupełnie nową drogę pobudować, ale na pewno jest to odległa przyszłość. Z uwagi również na to, że po pierwsze tereny zalewowe i Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, po drugie mamy linię centralną wysokiego napięcia, 110 tysięcy kilowatów, która tam sobie biegnie i ona niestety trochę przeszkadza w samej realizacji drogi, bo mamy te słupy wysokiego napięcia. Dzięki temu musimy się niestety, one są też przykrane do skarbu samej. Musimy się z drogą odejść, tak, i budować nowe nasypy, ale nasypy nie wystarczą, to ten zalewowy trzeba było specjalną technologię tych mas soltowo-betonowych, do tego z samych murów oporowych. Oczywiście jest to wszystko możliwe do wybudowania, to wiąże się z bardzo wysokimi kosztami. Tak jak pan radny mówi, nie należy tego wykluczać w przyszłości, jak najbardziej byłoby to kapitalne inwestycje.